Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem JB Dark, a to jest seria z gry The Sims. Trochę was oszukałem. Nie jest to jeszcze pełnoprawny odcinek z tej serii. Jest to jedyny odcinek zapowiadający serię na moim kanale. Jeżeli ktoś jest stałym widzem, jeżeli ktoś jest starym widzem z poprzedniego kanału, wie, że takie odcinki kiedyś u mnie powstawały. Były to odcinki z gry The Sims 3 razem ze wszystkimi dodatkami, które wtedy wyszły. I była to seria bodajże chyba tylko dwóch odcinków, czy tam bodajże trzech, już nie pamiętam dokładnie. Nie miałem wtedy naprawdę czasu, był to okres matur, był to okres przeprowadzki, był to naprawdę okres ciężki dla mnie w życiu i niestety nie miałem motywacji, ani czasu, ani chęci, żeby po prostu nagrywać te odcinki w miarę na bieżąco. Teraz mam naprawdę bardzo dużo czasu. Po prostu chciałbym reaktywować tą serię, jako że była ona po prostu bardzo mocno wyświetlana na moim kanale. Tak więc chciałbym ją reaktywować. Z tym, że jest jeden mały wyjątek. Otóż ten odcinek w sumie sam z siebie mógłby w ogóle nie powstać. Mógłbym nagrać od razu pierwszy odcinek. Ale pewnie się spytacie, JB, co się dzieje, dlaczego powstaje ten odcinek w takim razie? Co chcesz nam przekazać? Otóż to wy będziecie decydowali, w którą część Simsów gramy. W opisie oraz w komentarzu znajduje się link do sondy, link do ankiety, w której to będziecie mogli głosować na daną część Simsów. Do dyspozycji mamy The Sims 3 oraz The Sims 4. W The Sims 2 nie za bardzo się opłaca grać, ponieważ tą grę już naprawdę bardzo mocno rozegrałem, już znam wszystko, szczerze mówiąc, na pamięć. Nie ma sensu się w to wdrażać, tak więc przepraszam, jeżeli ktoś był nastawiony na The Sims 2. I od razu na wstępie ostrzegam osoby, które nie lubią tego. The Sims 3 będzie ze wszystkimi dodatkami. Tyle, że niestety tu jest ten szkopuł, że wszystkie dodatki zostały spiracone, zostały ściągnięte z internetu. Nie pytać mnie, jak to zrobiłem, nie pytać się o linki, nie pytać się o nic, ponieważ nie podam. Jest to bardzo łatwe w znalezieniu w internecie, tak więc jeżeli ktoś będzie chciał, sobie poradzić. Przepraszam za to, że te wszystkie dodatki będą ściągnięte, że zostaną spiracone. Przyznaję się do tego bez bicia. Otwarcie przed wami ukazuje swoje intencje. Ale po prostu uważam, że zabawa ze wszystkimi dodatkami jest naprawdę o wiele, wiele bardziej ciekawa, jeżeli chodzi o odcinki. Więc mam nadzieję, że po prostu nie będziecie mieli mi tego za złe. Do wyboru mamy The Sims 3 ze wszystkimi dodatkami oraz The Sims 4 ze wszystkimi dodatkami, które dotychczasowo wyszły, ponieważ jak wiecie, jeszcze The Sims 4 jest modernizowane, dodawane są nowe przedmioty, nowe akcesoria, nowe dodatki, tak więc wszystko idzie na bieżąco. Więc wszystkie dodatki, które aktualnie wyszły, będą zawarte w tej serii, tak więc to wy decydujecie. Czy The Sims 3, czy The Sims 4. Tak więc wybierajcie mądrze, od razu na wstępie powiem, że The Sims 4 jest najmniej rozegraną przeze mnie grą z tej serii. Tak więc będę wszystkiego się dowiadywał nawet w trakcie. Troszeczkę grałem, naprawdę parę godzin spędziłem, około 20-25 może w samej podstawce The Sims 4. Tak więc jeżeli chodzi o dodatki i różne inne akcesoria, które zostaną dodane do samej podstawki, będę uczył się na bieżąco. Jeżeli chodzi o The Sims 3, większość dodatków posiadam kupione, żeby nie było. Posiadam kupione The Sims 3, większość dodatków jednak nie wszystkie. Dlatego postanowiłem, że zamiast bawić się w instalowanie swoich aktualnych dodatków, po prostu ściągnę je wszystkie naraz. Tak więc mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe, że wy będziecie wybierać, że będziecie ankietować, że będziecie decydować, w którą serię Simsów sobie pogram. Tak więc wszystkie linki macie w opisie, macie w komentarzu, link do ankiety, tak więc głosować i pamiętajcie, że to od was zależy. I jeszcze jedna sprawa, ponieważ tą serię chciałbym zrobić taką bardziej interaktywną z widzami. Dlatego na wstępie chciałbym was prosić o napisanie w komentarzu, jaką rodzinę chcielibyście, bym stworzył. Jeżeli pamiętacie, na moim starym kanale tworzyłem serię, w której to zrobiłem. Bena z The Walking Dead, jego przybraną córkę, może by to tak nazwać, Clementine, oraz psa, który był w sezonie drugim. Tak więc była to naprawdę bardzo fajna i pokaźna rodzinka. Więc wydaje mi się, że taka interakcja z wami byłaby naprawdę bardzo fajna. Tak więc piszcie w komentarzu, jeżeli macie własne pomysły na rodzinę i kogo mógłbym stworzyć, z kim, z jakimi zwierzakami, z jakimi akcesoriami, jakiekolwiek pomysły chcecie, walcie śmiało w komentarzach, co mam zrobić, gdzie pracować i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie sugestie, które będą naprawdę bardzo fajne, będę wplatywał właśnie w odcinki i będę się zazwyczaj na początku pytał, co chcecie, bym w następnym odcinku zrobił, żebym na przykład, będzie to decyzja o pracę, będzie to decyzja o nowego zwierzaka, o nazwę zwierzaka, o wypad na wakacje, coś tego typu, więc naprawdę piszcie komentarze, bo to jest najważniejsze. Chciałbym zrobić właśnie taką interaktywną troszeczkę serię, tak więc mam nadzieję, że wam się taki motyw spodobał. Chyba tyle informacji w takim razie na ten odcinek. Nie chciałbym, żeby on trwał jakoś bardzo długo, ponieważ jest chyba trzecia w nocy, zaraz sprawdzę. Nawet 3:48, tak więc chciałbym jeszcze to zmontować i szybko wrzucić na YouTube następnego dnia. To by było na tyle informacji. Jeżeli macie jakieś własne sugestie, oczywiście piszcie. No i cóż, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia gdzieś tam w sieci. Trzymajcie się i miłego dnia. Na razie, cześć.